Witajcie, widzowie moi drodzy! Dzisiaj zagramy w kakurka Kao! Kao, który jak Kao. Fajny żarcik. Ludzie naciskamy. No i tutaj nowa gra! Pa 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 ram pam pam! Gdzie jest ten statek? No gdzie? Czy długo będę jeszcze go szukała? Nareszcie! Jeśli chodzi o babugi, to jestem nie do zastąpienia! Mogę latać godzinami bez chwili wytchnienia! Wiem wszystko, więc każdy zrozumie, że niemądry hunter złapać mnie nie umie! O! Wreszcie cię znalazłam! Cicho! Nie wrzeszcz tak, bo nas usłyszą! Potrzebujemy cię! Tylko ty możesz nam pomóc! A ta babuga jest wielkości kangurka! Podły! Okrutny i zły hunter znów zaczął porywać zwierzęta! Hunter ma swoich pomocników. Aby dotrzeć do niego, będziesz musiał najpierw zająć się nimi. Nie widzisz, papugo, że ja potrzebuję pomocy? Mógł się dostać. Niech pomyślę! Hej, gdzie lecisz? Udało się! Jestem wspaniała! Statek zaraz dopłynie! Aby iść do przodu, użyj przycisku w kierunku! Aby skoczyć, naciśnij przycisk akcji! Dukaty wskażą ci drogę! Do zobaczenia! Ale tak na pewno! No na pewno ona to specjalnie zrobiła, no na pewno. Pewnie, że nie zrobiła tego specjalnie. Pierwszy raz nagrywam kangurka Kao, ale nie gram w niego pierwszy raz. No w Sali Zabaw kiedyś w niego grałem, ale nie mogłem przejść wielkich drzew. Jest pirata. Roczne doki. Tutaj, Kao, pomóż mi. Nie. To hunter jest zaraz ukrony. Go zaatakuje. Co to dla mnie? Też mi osiłek. Pośmie, ty opasły gamoniu! Zjeżdżaj, papugo! Gdzie lecie? Ma kasę? 3000 dukatów albo spadaj! Bardzo znany tekst. Macnął! Kao, nareszcie! Hunter szykuje właśnie kolejny transport zwierząt! Musisz go powstrzymać! Jedyna szansa na ratunek to dostać się na statek i uwolnić biedne zwierzaki! Potrzebujesz 3000 dukatów, aby przekupić bosmana, który wpuści cię do portu! Idź najpierw, porozmawiaj z Bobrem! Zabierze cię do swego lasu, gdzie na pewno znajdziesz dukaty! Możesz się rozglądać, naciskając przycisk rozglądania się! Czy tam jest on? Przewidziano, czyż tam... Jest. Bober. Jestem poszukiwany. No i są przejścia. Idziemy. Witaj, Kao. Właśnie na ciebie czekałem. Cześć, Bobrze. Psst, musimy być ostrożni. Ktoś może nas obserwować. W naszym bobrowym lesie żyło się dostatnio i zgodnie. Pewnego dnia zjawił się w nim ohydny hunter. Przekupił naszego chciwego szamana, który teraz jest po jego stronie. Wraz ze swymi pomocnikami zmuszają naszych braci do niewolniczej pracy. Mam nadzieję, że zdołasz nam pomóc, a raz będzie znów szczęśliwą krainą. Zrobię wszystko, co w mojej mocy!
Dobrze zatem. Czy chcesz wejść do lasu? Tak, chcę wejść. Chcę wejść. Dobrze, następny poziom. Bobrowy las. Zbierzemy sobie troszkę kasy. Ja sobie wziąłem na F. Normalnie jest na shift, ale ja sobie wziąłem na F. Nie umiem uwierzyć. To Kao. Witaj, Kao. Mam dla ciebie pierwsze zadanie. Odszukaj mojego przyjaciela, który nauczy cię rzucać szyszkami. Super! Gdzie mogę go znaleźć? Rozejrzyj się za moją chatą. W dzbanach i skrzyniach poukrywane są dukaty. Naciśnij przycisk ataku, aby je rozbić. Naciskając przycisk ataku, możesz również atakować wrogów. Tych nie będę na razie zbierać kryształków. Toczyłem się. Jestem sprytniejszy od bomby. Gdzie tam była gdzieś kasa? Nie było nigdzie kasy. Cześć, Kao! Podnieś szyszkę i rzuć nią, naciskając przycisk rzutu. Czyli E. Ustawiłem się E. Im dłużej przytrzymasz przycisk, tym dalej szyszka poleci. Nie! Ale silny rękawórek. A ta szyszka jaka wielka? Ja zawsze też rzucę. Brawo! Potrafisz już rzucać szyszkami. Na drugim brzegu leży dzwoneczek. Zabierz go, aby w razie niepowodzenia rozpocząć przygodę od tego miejsca. Dobrze, dobrze wiem, jak się działa dzwoneczek. Wcześniej nie bardzo trudny był ten skok, ale już nie. O! Spływ beczką. Lubię to. Dukaty! Wow, znalazłem. Wiem, trzeba iść tam. Tak? Musisz się przedostać na drugi brzeg. Pamiętasz, jak nauczyłeś się rzucać szyszką? Pamiętam. Użyj tej umiejętności teraz. Celuj w drzewo, które ścinają bobry. Musisz trafić w drzewo dwa razy. Pamiętam, przecież nie jestem. Dobrze, mogę... Huh?
Aż ul się zawalił, dobrze. Nie! O, o nie! Osy! Naciśnij zielony przycisk, wciskając przycisk akcji, a potem przycisk toczenia. Tę umiejętność możesz również wykorzystać do ataku. Zapamiętaj, że niektórych wrogów będziesz mógł pokonać tylko w ten sposób. Dobrze. A można też normalny ataku. Dobrze. Dobrze, proszę, proszę. Nie, nie, z półbeczką. Nie, nie mam idei. Hej, nie, tu nie mogę ich pokonać tak. No ja się nie bawię tak z nimi, z pszczołami. Nie, to są osy do... Dzieciństwie wydawał mi się trudniejszy, ale teraz jest łatwiejszy jakby. No dawaj, dawaj jedną klepę. Dobrze. Idziemy, bobrowy las! Nadciągamy! I stąd zebrałem kliczkę. Tutaj tak to było? Tak. Tutaj było bitwa. Tak.
O, jak pięknie ich pokonałem. Nie no, gdzie ja się w drodze? A tutaj się odwrócę. Ujemy tego. Au! No nie hała? Nie wiem, że tutaj była bomba. Kao! Tutaj! Pomocy! Jak szeleści to... Tutaj! Pomocy! Zaraz. Proszę, masz zasilać młyny. Masz zasilać młyn, panie. Kao! Tutaj! Pomocy! Teraz, panie Bobrze. Dobrze, panie Bobrze. Dziękuję ci, Kao. Niedaleko stąd rośnie olbrzymia, zaczarowana roślina. Uważaj, kiedy zbliżysz się, roślina zaatakuje. Wciśnij przycisk toczenia, aby przetoczyć się pod nią. Jak będziesz blisko łodygi, zetnij ją swoim silnym ogonem. Przycisk akcji, a następnie przycisk ataku. Jak odleciał na balonie. Halo, panie? O, jeżyki! Witajcie, jeżyki! Dawaj, kuu! Halko! Fajt! 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 Musimy zebrać 3000 dla Bosmana. Wierzyć pieniążką, dobrze, można wierzyć leczunką. Halo? Alusz? Nie uwierzy, Kao! Kao! Miło cię widzieć! Ja też cieszę się, że cię widzę! Na łące pełnej czerwonych muchomorów znajdziesz stado borsuków, które bez przerwy depcze moje grzyby. Zagoń je, proszę, do norek. Muchomorów? Zwierzęta niektóre w jaki sposób mam to zrobić? To proste. Wskocz na mamę borsuczą, największą spośród borsuków, i kierując nią, zagoń stado. Dobrze, czyli niedługo już koniec poziomu. W porządku, postaram się. Czemu tutaj? Proszę.
Do łóżka! Do łóżka! Do łóżka! Do łóżka! Ty, masz do łóżka iść. Do łóżka! Koniec wyżerki, na obiad. Obiad jest. Czy ja nie? Jak mi się wymknął. Ostatni borsuk. Widzisz? Nory. Dziękuję ci, Kao. Zobaczmy, czy teraz parkour sprawi trudność. No wcześniej mi sprawiał bardzo duże trudności. Uciekajmy, zbliża się wielki niedźwiedź. Niedźwiedź? Dobrze, no to tak dzisiaj zakończamy dzisiejszy odcinek. Pa, widzowie. Tylko musimy powrót do portu.